Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa na koncertach 15. Festiwalu Goldbergowskiego. Organizatorem festiwalu jest miasto Gdańsk. Witam Państwa również w imieniu własnym, a także partnerów i instytucji współpracujących z festiwalem, a są nimi Oblackie Centrum Edukacji i Kultury, Opactwo i Fundacja Royaumont we Francji, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Chopin University Press, a także patroni medialni Dwójka, Polskie Radio, magazyn muzyczny Presto, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Radio Gdańsk i portal trójmiasto.pl. Podczas dzisiejszego koncertu wystąpi włoski klawesynista Andrea Bucarella. Za sprawą tego występu przeniesiemy się do Scholi Cantorum Basiliensis w Szwajcarii, do Wyższej Szkoły Muzyki Dawnej połączonej z Akademią Muzyczną w Bazylei. Andrea Bucarella studiował u Enrico Baiano i Andrei Marcona. Jest też laureatem pierwszej nagrody na konkursie klawesynowym w Brugii w 2018 roku. Jest klawesynistą, występuje też w roli organisty i dyrygenta. Na festiwalu goldbergowskim występował już przed kilkoma laty razem z zespołem Musica Antiqua Latina i wówczas w programie koncertu znalazły się również wariacje goldbergowskie, jednak w aranżacji zespołu. Koncert był wówczas zatytułowany Ciemna strona wariacji goldbergowskich. Podczas dzisiejszego koncertu usłyszymy oryginalną wersję tego utworu przeznaczonego na klawesyn. Jest to utwór, dzięki któremu nazwisko Goldberga na trwale zapisało się w historii muzyki. Goldberg był prawdopodobnym pierwszym wykonawcą tej kompozycji, którą Bach napisał pod koniec lat 30. XVIII wieku. Zapraszam Państwa serdecznie, przenosimy się do Bazylei. Na klawesynie zagra dla nas Andrea Bucarella.
Thank you.
Thank you.
Dziękuję.